2 czerwca na terenie kompleksu Sztygarka Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zorganizowało spotkanie z mieszkańcami. Tematem wydarzenia był realizowany od września ubiegłego roku projekt pod nazwą Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Chorzów-Świętochłowice. Jego podstawowym założeniem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki ściekowej na środowisko. Dla mieszkańców przygotowano specjalne ulotki informacyjne oraz wiele gadżetów. Każdy mógł dowiedzieć się więcej na temat inwestycji, korzystając z obecności pracowników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Spotkanie zorganizowano podczas Dni Miasta Chorzowa, dzięki czemu informacje o projekcie dotarły do szerokiego grona odbiorców. Dzisiaj znajdujemy się na spotkaniu z mieszkańcami podczas Święta Miasta przy szybie Prezydent, całkiem niedaleko terenów tzw. Plan Śląskich. To jest teren, który bardzo mocno i intensywnie w Chorzowie się rozwija. Powstaje tam nowe budownictwo mieszkania, powstaje nowa infrastruktura handlowa. Dzięki naszemu projektowi będzie można podłączyć nowych odbiorców, świadcząc im usługi na najwyższym poziomie, a co za tym idzie, ograniczając wpływ na środowisko naturalne. Poza tym projekt ma na celu modernizację naszej oczyszczalni, która co prawda była gruntownie zmodernizowana 7 lat temu z funduszy przedakcesyjnych, ale staramy się cały czas doskonalić ten proces, który ma na celu pozyskanie jeszcze większej ilości energii z kogeneracji, który całkowicie pozwoli nam używać tylko naszą energię, a to oczywiście wpłynie na opłaty z tytułu oczyszczania ścieków, czyli dla każdy mieszkaniec to odczuje, jeśli ceny będą na tym samym poziomie przez cały czas. Na koniec warto dodać, że sieć wodociągowa obejmie blisko 100% mieszkańców Chorzowa i Świętochłowic.